Witajcie kochani, to jest nowy odcinek Makeup in the City by Maybelline New York. Dzisiaj będziemy mówić o Puma Collection, czyli kosmetykach stworzonych wraz z marką Maybelline. Te kosmetyki są stworzone dla ludzi aktywnych, dla osób aktywnych, ale nie tylko. One są bardzo trwałe, są wyraziste i nadążają za każdą kobietą. Właśnie dlatego są ze mną siostry Bukowskie! Ale Jarku, my mamy pytanie, dlaczego ty nas ustawiłeś na tych bieżniach? Słuchajcie, już tłumaczę, bo to będzie challenge. Ja nie chcę mówić dużo o tych kosmetykach, ja chcę po prostu, żebyście zobaczyli je w akcji. Dlatego właśnie wymyśliłem sobie takie zadanie, że w ciągu 10 minut macie na tej bieżni, w ruchu, w biegu, zrobić sobie piękny makijaż. To ja już odpalam. Ale poczekaj, to jeszcze nie koniec. Ta, która zrobi go pierwsza i on będzie ładny, wygrywa buty, tak? A jak będzie brzydki, a zrobi go pierwsza? To ona przegrywa, prawda? Musimy zobaczyć te kosmetyki w akcji, więc dość już gadania, trzeba działać, kochani. To musi być prawdziwy makijaż w biegu. Make it happen. Dziewczyny, start your engines. Dobra, idziemy. No ruszaj, kochanie, co jest z tobą? Challenge, to co mamy robić? To jest challenge, tutaj nie ma czasu. Ja się spalam do cna. Już możemy? No widzisz? Tutaj szybko. Ja przyjęłam technikę dłońmi. A na nos dajesz? No raczej, tak jak uczył Jarek. No, pięknie. Ja sobie przyspieszę, czekaj. Niech będzie. Ja już jestem na drugim etapie. Tak? Już masz drugi etap? No raczej. Jak ty to zrobiłaś? Bo ja planuję wygrać, moja droga. Stój. Kurde, będzie. Ej, ładnie nawet mi wychodzi. Naprawdę? Czy ja trafiłam w oko? Co robisz teraz? Nie wiem. Nie chcę cię podejrzeć. Nie wiem, co ja robię, ale działa. Nawet w takich warunkach. Dobra. O nie, usta najgorzej. Najgorzej. Jezu, żeby nie wyjechać. No chyba trafiłam nawet. Ojej, maskara! Jak ja to zrobię? Dobra, muszę się skupić. Wyglądał, jakbym kogoś zjadła. A ja nie. Ziup. Ja już jestem na maskarze. No jak ty to zrobiłaś? U mnie ostatnie szlify. Gotowa? Ja też. Wygrałam. Nie, bo to ładniej. Dobrze, to ja też, żeby nie było, że jestem gorsza. To jest niesamowite, ale muszę sprawdzić. Jesteśmy pojednymi uczennicami. Pokaż się. To jest piękne. Pokaż. No równie piękne, słuchajcie, kochani, to jest niesamowite. Dziewczyny poradziły sobie z challenge'em przed czasem. Jak wy to zrobiliście? Jak liczyłeś nam wyzwanie? Są na tyle poręczne, że ułatwiają tę sprawę. No właśnie, bo są łatwe w użyciu, po prostu Puma i Maybelline stworzyły takie kosmetyki, które są tak proste w użyciu, że dałyście radę przed czasem. Jestem z was dumny, ale słuchajcie, miałem wybrać jedną, która wygra. Ale jest mi strasznie ciężko wygrać, wybrać. I słuchajcie, nie byłbym sobą, gdybym nie nagrodził was obu, więc muszę nagrodzić was obie. Po prostu piąteczka. Mam dla was... Piątka, Gabriel, co ty mi oszukujesz? Mam dla was piękne prezenty, poczekajcie. Ale to miała być konkurencja. Słuchaj, a... Patty jest doceniona za szybkość, a ja za precyzję. Mam prezenty dla was obu. Nie, musi być sprawiedliwie. Te makijaże są obydwa naprawdę pięknie i super wykonane. Proszę bardzo, wasze ręce. Piękne. Brawo, kochani, cudownie. Prezentacja prezentów. O, moje są ładniejsze. Cudne. Ja uważam, że challenge został wykonany. Mamy nadzieję, że Puma Collection jest dla was równie inspirująca, jak i dla nas. Nasze makijaże zostały w pełni wykonane nowymi kosmetykami. Koniecznie sprawdźcie, co jest w tej ofercie i myślę, że znajdziecie coś dla siebie. Kolory pomadek są niesamowite. Bawcie się makijażem, nie bójcie się miksować i szaleć. Zresztą, jak mogliście zauważyć, naprawdę zrobienie takiego makijażu nie wymaga dużej ilości czasu. Tak, to są same nowości, ale największą nowością dla mnie przynajmniej jest nasze nowe studio, bo nowy rok, nowe studio, ja ten sam. stary. No i właśnie. Ale energia na pewno nowa, kolekcja nowa, także to wiszuje coś. Ale musimy im jeszcze powiedzieć, jakich kosmetyków użyliśmy. Tak. A właściwie znajdziecie je wszystkie w kartach u góry albo w opisach na dole. No, a i pamiętajcie, że na Instagramie jest jeszcze bardzo dużo nowych materiałów, które możecie zobaczyć, więc wbijajcie naszego Instagrama. Jeśli was ciekawią backstage'y, to jak najbardziej zapraszamy. Jak znalazł, kochani, to co, ale żegnamy się już z nimi. Buziaki, mua. I zostawcie w komentarzu, jak wam się podobało. Włączę start i biegnijcie do mnie. A ty z nami. No to jeszcze działa. Wszystko mam na full. No zaraz to wybuchnie, stary.